Dobra, wybite. Okej, rozpoczynamy rozgrywkę. Dobra, musicie mi powiedzieć, czy jest głośno. Okej, gramy przy 10 FPS-ach, mam nadzieję, że tutaj widać troszeczkę tą różnicę. Myślę, że to nie powinno jakoś obciążać tutaj specjalnie waszych komputerów. Okej, więc mamy podstawowe rzeczy. Poruszamy się oczywiście triggerkiem, skaczemy X-em, napieprzamy sobie X-em tutaj w tym przypadku. Zależy oczywiście od kontrolera. Mamy także takie rzeczy, jak możemy podskoczyć i tutaj łopatą w dół tak zjeżdżać, co później widzicie takie coś. Mamy na przykład kubki i ogólnie tutaj chodzi o to, żeby sobie zbierać różne rzeczy. A, chciałem nim żonglować. Ten pierwszy etap ja sobie tutaj troszeczkę przechodziłem, ja mniej więcej wiem, jak on wygląda. Zobaczymy, jak będzie później. Więc no chodzimy po prostu, sobie rozkopujemy, tak? Mamy różne żuczki jakieś. Świetnie to wygląda, jest... Znaczy, bo te gierki, które teraz wychodzą zazwyczaj, te takie pikselowate, tak? One są ok, tak? Natomiast ta gra tak odzwierciedla tą prawdziwą naturę tych takich właśnie pikselowych gierek. Na NES-a czy inne jakieś tam Pegasusy, nie Pegasusy. Jest, kurde, bardzo fajna gierka, bardzo wam polecam także się w nią zaopatrzyć, bo jest naprawdę sporo fanów z tym. Shovel Knight. To jest jak Mario, no czy ja wiem, czy jak Mario? Bardziej bym powiedział jak Mega Man, czy coś w tym stylu. Dobra. Wykopujemy sobie tutaj. Bardziej to jest taka platformówka. Mario to byłoby, wiecie, to się biegacie tylko, tak? Tutaj napieprzacie, skaczecie i takie różne rzeczy. Tu mamy save pointa swoją drogą. O! Czy ja mogę wejść tędy do góry? Nie, nie wejdę, muszę wejść po drabinie. Świetnie te animacje wyglądają, kurde. O nie! Come on, come on! Dobra, skupujemy. Jest tutaj także pełno sekretów, to muszę wam od razu powiedzieć. Więc tych sekretów będę się starał szukać. One zazwyczaj są gdzieś na tych mapach, na przykład w ścianie czy gdzieś tam. Więc jest tego tak naprawdę pełno. Dobra. Dobra. O, shit! Dobra. Jego trzeba, wiem, że pokonać skacząc mu po głowie. To jest jeden z pierwszych takich bardzo łatwych, takich mini-bossów, rzekłbym. Ale kurde, wieje tutaj te takimi tymi, co? Z starymi klimatami. Dobra. Pum. A, ten szkielet. Szkieletur! Tu jeszcze byłem, więc to jeszcze znam. Nie. A, zobaczymy, gdzie nie byłem. Się niszczy ta. A, tu jest jeszcze kubka z diamentami. Znaczy to nie był boss, to był taki mini boss raczej. Wow, tu są jakieś slimy. A, nie. U góry macie moje życie. Ogólnie to mam 8 żyć. Każde życie, każda jedna kropka jest traktowana jako 2. Dobra, skasowane. Ale to nawet takie wodospady, co? Ja pamiętam, czekajcie, w jakiej to grze były? W kontrze były takie wodospady, był jeden taki level z wodą właśnie. Skoczę mu na banie. Dobra. Ogólnie to musimy iść w prawo, natomiast zobaczę, że tutaj w lewo mamy taki ukryty level. Dobra. Sobie wyrzućmy. Wykopmy tutaj wszystkie diamenty. To była jakąś nutka, nie wiem co to jest. To jest jakiś chyba punkcik taki specjalny, czy coś. O, co to jest? Nie wiem, to jest jakieś chyba życie, nie. Item to są... to jest jakaś mana, czy coś. Dobra. Ach, jest. Dobra. Dobra, i tutaj w sumie jeszcze... tutaj jeszcze byłem. I tu popełniłem jeden błąd, bo to trzeba zrobić w ten sposób, żeby tam ten czerwony diament zdobyć. Trzeba wskoczyć na tego smoka tutaj właśnie, w ten sposób. No i mamy... O, jak skoczy na mnie! Jak Stevie ten slime. Dosłownie. Jeszcze to. Zobaczymy. Rozpieprzymy sobie wszystko tutaj. Wow, chicken! Chicken odrespia chyba życie, z tego co wiem. Dobra. Swoją drogą wszystko ok wygląda, nie ma żadnych lagów, nie ma nic z tym.
Dobra, tu. Ja tu jeszcze byłem, ale tam chyba jeszcze u góry nie byłem. A! Na tak z góry jest mega mocny. Dobra, tu już nie byłem. Najpierw. Czekajcie, może tego dragona nie trzeba zabijać, ale dobra, zabijmy go sobie. Od niektórych obiektów można się odbijać oczywiście. A, to jest ukryty level. Daj. O kurde. O, na bąbelku. O nie! O! O kurde. Ale było... Małnęło się. Ja pierdziel, masakra, to trzeba nieźle nawigować tymi. O, zrespił się ten, smoczek. No, nawet te dźwięki tego uderzania są takie, kurde, stare. Gdzie kupić to i za ile? Można kupić sobie to na Steamie, można kupić to na Gogu. Polecam bardziej na Gogu to kupić, bo wtedy będziecie mogli na przykład kolegom pożyczyć swoje konto i będziecie mogli sobie pograć normalnie. Oh shit! Jako, że Gog ma politykę non-DRM, czyli jak kupicie, możecie spokojnie koledze dać ten konto. A czekajcie, coś tutaj chyba jest. Coś tu musi być. A wiedziałem. Bo widziałem tą. Tam skrzynka była. Dobra, skosowane. Hoppa. Jej, diamenty! A coś tu jeszcze będzie? Chyba nie, co? Chyba nie. Dobra, idziemy na dół. Nerdgasm, kurde, świetna jest giera, naprawdę. Dla tych starszych graczy lata 80. i te sprawy, to będzie naprawdę frajda niezła. W sumie ja też jeszcze się... Znaczy, powiedzmy, że ja się nie zaliczam do tego pokolenia, które gdzieś tam grało w takie gierki. Natomiast jako, że ja bardziej dorastałem w tym takim PS1-kowym klimacie. Ale zawsze jak się na wieś jeździło gdzieś tam do cioci, wujka, to zawsze kuzynostwo miało właśnie te konsolki. Zawsze grało... O, kolejny, kurde, ten... Oh shit! Moje życie! Trzeba uważać, żeby nie spać tutaj. Dobra. Tu nad przepaścią, kurde, był. Co za cwaniak. Okej, teraz. O, chodź tu! Ała. Nie, straciłem klejnoty. Znaczy, wiecie, chodzi o te diamenty. Swoją drogą jest u mnie burza, nie wiem czy słyszycie. Więc jest nieciekawa pogoda u mnie. Dobra, musimy wszystko sobie powoli tutaj. Opa. Tak. Pokonani. A, tu coś jest. Ej, diament! Trzeba się rozglądać, nieźle. Te pierwsze poziomy są bardzo łatwe, muszę przyznać. Ale coś czuję, że zaraz się zacznie i to konkretnie. Dobra, możemy iść w prawo, natomiast możemy też iść w lewo. W lewo będziemy musieli przejść w ten sposób. Okej, to jest jeden z takich chyba właśnie bonusów. Bonus BGC! Jej! Opa. Dobra, będziemy starać się jak najwięcej sekretów tutaj zrobić. A, tutaj nie trzeba trzymać. Aha, dobra, okej, już rozumiem. A, tu coś jest. Jej, chicken! Odzyskał klejnoty. Oh shit, Black Knight. I knew you'd show your face sooner or later. Turn back, Shovel Knight. There is nothing here for you anymore. Stand aside, Black Knight. I've no quarrel with you. I must return to the Tower of Fate. Your time away has dulled your senses. Can't you see? This entire valley has been conquered by the Enchantress. Czyli jakąś tam zaklinaczkę. Ten cały teren został przejęty przez zaklinaczkę. And her invincible knights of order... Order of no quarter? What the fuck?
No nie, wyśmiał mnie. Czyżby jakaś walka? On też jest Shoulder Knightem, zobaczcie. Ah. Oh shit, on też umie skakać. Oh fucking hell. Wow, jakie on ma czary tutaj. Shit, jeszcze dwa życia. Trzy życia mam. Dwa. Jeszcze jedno, yes! A, udało nam się pokonać. Shit, dobry boss, ale kurde. Spieprzył. Ale koleś. Zaraz zobaczymy, co tutaj nas czeka dalej. Okej, okay, obozujemy sobie tutaj. Pewnie będzie śniło swojej tam... A, jest fajnie to wygląda jej. A, mówiłem, że o tarczowniczce będzie śnił. I ona wróci do niego. Catch her. Shit, jaki popieprzony sen. Holy fuck. Czy ja paliłem te diamentami? Czekajcie chwilę, ja sobie może rozjaśnię nieco kamerkę. Ustawienia przechwytywania właściwości. Jest trochę ciemno. Dobra. I powracamy. Resume. Gdzie możemy iść? W lewo? Razem w lewo. O, nice! Jak w Mario ten jest taka mapa. Tutaj byłem, tak? Nie, tu tutaj jest nic. Pierdziele, jak w Mario dosłownie. W której to części Mario było tak, że można było sobie gdzieś tam chodzić po tych, dobra, musimy przejść ten etap tutaj, jakieś domki. A to jest wioska. Forest Hut. No weapons. Znaczy nie można wchodzić tutaj z bronią. On, o, ha ha ha, to nie jest broń, przecież to jest tylko łopata, możesz wejść. Aha, dobra, żeby gadać z kimś, to tutaj się klika. Okej, czy jesteśmy w jakiejś wioseczce? Fishing is easy. Łowienie jest bardzo łatwe. Okej, czyli łowienie jest bardzo łatwe. Zobaczymy, tu da się wejść. Tu się nie da wejść, a tu... Boże, co to jest? Człowiek koń? If you're getting stressed out, try fishing. You never know what. Wszyscy mi polecają łowienie ryb. Bard jakiś tutaj. A, zostałem dużo golda za ten. A, to są jakieś takie muzyczne te. Jakieś muzyczne rzeczy. Czy mamy taką księżniczkę? Czy damy jakąś panią? O, jakaś pracownia tutaj jest. Co to jest za koza? What the fuck? Okej, okay, co my tutaj mamy? Za 1000 mogę sobie kupić takie coś i ulepszyć swoje życie. What the fuck? Jej, dostałem kanapkę, która zwiększa życie! Oh.